Miejsce 10. Ricky Ross. 1 miliard dolarów. Jest to handlarz narkotyków z Kalifornii. W ciągu swojej kariery zakupił i wprowadził na rynek kilka ton kokainy. Jego największa transakcja, wykonana w ciągu jednego dnia, przyniosła mu bagatela. 3 miliony dolarów czystego zysku. Miejsce 9. I jedyna kobieta na liście to Griselda Blanco, znana jako matka chrzestna kokainowego biznesu w Stanach Zjednoczonych. Wartość jej biznesu szacowana jest na ponad 2 miliardy dolarów. W latach 80. była ściśle związana z gangiem znanym jako kokainowi kowboje i ma na swoim koncie zlecenie ponad 200 zabójstw. Została aresztowana w 1985 roku, jednak jeszcze przez jakiś czas kontrolowała swój biznes z zawięziennych krat. W 2012 roku, po wyjściu na wolność, została zastrzelona. Miała 4 dzieci, z których 3 została zabita w wyniku porwań i zamachów. Miejsce 8. Carlos Enrique Leder Rivas, kolumbijski lord narkotykowy i współzałożyciel tzw. kartelu z Medellin. W najlepszych latach swojej działalności posiadał wszystkie posiadłości na wyspach Bahama, a dokonał tego dzięki wysiedleniu pozostałych mieszkańców. W ciągu jego procesu, w którym został skazany na 55 lat więzienia, biegli oszacowali jego majątek na 2,7 miliarda dolarów. Miejsce 7. Gilberto i Miguel Rodriguez Orueza, założyciele tak zwanego kartelu Scali, utworzonego na południu Kolumbii. W najlepszych latach swojej działalności kontrolowali ponad 90% światowego biznesu kokainowego, dzięki czemu osiągnęli zyski na poziomie 3 miliardów dolarów. Zostali skazani na 30 lat pozbawienia wolności, jednak w trakcie procesu udało im się wynegocjować nietykalność dla 29 członków swojej rodziny. Miejsce 6. José Gonzalo Rodríguez Gaccia, jeden z szefów tzw. kartelu z Medellin. Swoją niesławę zdobył dzięki utworzeniu nowych kanałów przerzutowych przez teren obecnego Meksyku do Stanów Zjednoczonych. Dzięki swojej fascynacji kulturą Meksyku nosił przydomek El Mexicano. W 1988 roku został wpisany na listę najbogatszych magazynu Forbes z majątkiem ponad 5 miliardów dolarów. Zginął podczas obławy, jaką przygotowały na niego kolumbijskie siły specjalne na terenie jego posiadłości. Po tym, jak na własne oczy zobaczył śmierć swojego postrzelonego przez policjantów syna, rozerwał swoją twarz granatem. Miejsce 5. Król opium, Kun Sa. W latach 70. i 80. prowadził swoją działalność tak dobrze, że ponad 90% heroiny w Nowym Jorku pochodziła właśnie od niego. Jego azjatyckie heroinowe imperium było największym w tamtym okresie na świecie i było strzeżone przez ponad 18 tysięcy żołnierzy. W pewnym momencie swojej działalności chciał nawet sprzedać swój biznes rządowi Stanów Zjednoczonych za 400 milionów dolarów. Zmarł z przyczyn naturalnych w 2007 roku. Nigdy nie został osadzony w więzieniu, a jego majątek szacowany był na ponad 5 miliardów dolarów. Miejsce 4. Bracia Ochoa. To 3 bracia z Kolumbii, którzy byli odpowiedzialni za ponad 30% narkotyków przemycanych przez kartel z Medellin w latach 80. Posiadali w związku z tym ponad 55 jednostek latających, takich jak helikoptery i samoloty. Ich wartość szacowana jest na ponad 6 miliardów dolarów. Spośród 3 braci, jeden odsiaduje wyrok 30 lat pozbawienia wolności w USA, jeden zmarł na atak serca, a najmłodszy żyje i w chwili obecnej jest na wolności. Miejsce 3. Dawud Ibrahim Kaskar, szef indyjskiej zorganizowanej grupy przestępczej znanej jako The Company. Po zorganizowaniu zamachu bombowego na Bombaj w 1993 roku stał się najbardziej poszukiwanym człowiekiem w Indiach. Obecnie Ibrahim ukrywa się przed Interpolem. Jego gang kontrolował 90% rynku narkotykowego w Indiach, a sam Ibrahim był podobno w bardzo dobrych stosunkach z Osamą Bin Ladenem. W 2011 roku magazyn Forbes umieścił go na 3 miejscu najbogatszych dealerów narkotyków, szacując jego wartość na 6,7 miliarda dolarów. Miejsce 2. Armando Calio Fuentes. To człowiek, który do przemycania narkotyków z Meksyku do Stanów Zjednoczonych używał 22 Boeingów 747, dzięki czemu zyskał przydomek Pan Przestworzy. W 1997 roku zmarł podczas operacji plastycznej, która miała mu pomóc w ukryciu się przed wymiarem sprawiedliwości. Obu lekarzy, którzy wykonywali zabieg, znaleziono później zabetonowanych w przemysłowych beczkach. Majątek Armando Calio Fuentesa w latach 90. szacowany był na około 25 miliardów dolarów. Miejsce 1. Pablo Escobar, zwany kokainowym królem.
Zgromadził majątek większy niż wszyscy pozostali dilerzy na naszej liście razem wzięci. Jego grupa w najlepszych okresach swojej działalności osiągała zyski rzędu 60 milionów dolarów dziennie. W szczycie kariery przestępczej Escobar znalazł się na 7. miejscu listy najbogatszych ludzi na świecie magazynu Forbes, a jego gang kontrolował 80% światowego rynku kokainy. Kartel posiadał całą flotę własnych samolotów, łodzi i pojazdów, jak również kontrolował ogromne obszary ziemskie dzięki zyskom z przemytu. Uważa się, że w najlepszych latach kartel zarabiał nawet 28 miliardów dolarów rocznie. Polowanie na Escobara zakończyło się 2 grudnia 1993 roku, kiedy to grupa kolumbijskiej policji namierzyła jego kryjówkę w jednej z dzielnic Madeni. Najbardziej popularna wersja głosi, że podczas szturmu popełnił samobójstwo strzałem w głowę. Kula wleciała jednym uchem i wyleciała drugim. Rodzina Escobara uważa, iż tylko ten przypadek należy brać pod uwagę. Wielokrotnie słyszano od niego, że strzał w ucho będzie jedyną drogą ucieczki w obawie przed więzieniem i ekstradycją. Podobało Ci się? Chcesz więcej? Nie zapomnij zostawić łapki w górę i kliknąć subskrybuj.